Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części z magazynem Shrimp Maniak, z częścią czwartą, której miało już nie być, ale jest. Jest z jednego powodu, jak mogliście na części trzeciej zobaczyć, tam wspomniałem, że już więcej części kręcić nie będę, bo w Shrimp Maniaku nic się nie zmienia i raczej nic się nie zmieni. Więc po co jakby powielać te same słowa i się powtarzać? I tak miało być i miałem dotrzymać słowa i Szymaniaka części czwartej miało nie być. Ale jest i to jest z takiego dosyć prostego powodu. Ostatnio miałem przyjemność rozmowy z jedną osobą, z jednym hodowcą, który zadał mi pytanie: Chopin, czy będzie Mówię jak jest o Szymaniaku 4? Powiedziałem, że nie, bo nie ma tutaj jakby efektu wow i nie ma czym się zachwycać, a powtarzać co 3 miesiące te same słowa to bez sensu. No to dostałem taką odpowiedź, że szkoda, bo Shrimaniak 4 to będzie coś fajnego, coś innego, będzie to lepszy magazyn, ciekawszy i tak dalej, i tak dalej. I sobie stwierdziłem, kurde, no to może warto, nie? Żeby nie było tak, że potem ktoś mi zarzuci, że jak były słabe 3 poprzednie, to Chopin robił film, a jak się pojawił już wartościowy materiał w czwartej części, no to już Chopin stwierdził, że już tego nie pokaże. I sobie pomyślałem, że okej, nie? Że jeżeli czwarta część ma być fajna, to spoko. Czemu miałbym o tym filmu nie nagrać? Ale od razu tak sobie skojarzyłem, nie? No to skoro czwarta jest fajna, no to co możemy sądzić o poprzednich trzech, nie? To tak jakbyśmy, może to będzie głupie porównanie, ale jakbyśmy chodzili do agencji towarzyskiej przez X czasu, ekskluzywnej, super, wszyscy zachwalają, mówią, że jest fajna, aż pewnego dnia idziemy do tej samej agencji i stoją cztery prostytutki i tylko nad jedną jest tabliczka zdrowa. To już tak, co możemy myśleć o poprzednich, nie? Tak samo tutaj, nie? Jeżeli czwarty Shrimaniak jest fajny, no to co możemy sądzić o poprzednich trzech, nie? No ale spójrzmy, zobaczmy do Shrimaniaka numer 4. Powiem wam od razu, że jest fajnie. Jest fajnie, jest ciekawie i co chyba najważniejsze, bardziej merytorycznie niż te wcześniejsze Shrimaniaki. To lecimy. Cena się nie zmieniła. 23 zł za 52 strony, wliczając w to reklamy i tak dalej. No liczymy za stronę, nie? Cena 23 zł. Mamy na początku kilka reklam, spis treści. Pierwszy artykuł formy fenotypu Thai. Tutaj Waldemar Kołecki opisuje, jak to z tym jest. Fajny artykuł, podoba mi się. Mamy troszkę, i to jest coś nowego, coś ciekawego, i wydaje mi się, że w tym kierunku powinno to iść, nie? W sensie, że no to jest coś, co może zaciekawić, nie? A tutaj jednak jest troszeczkę inaczej, i widać, że to idzie w dobrym kierunku. Fenotyp Thai mamy tutaj troszkę opisane. Fajna grafika. Nie wiem, czy z taką grafiką nie spotkałem się w Brothers and Keepers, ale to by było trzeba sprawdzić. Ale to jest fajnie. Jest dużo, dużo, dużo informacji, dużo rysunków. Mamy porównanie, jak co wygląda. Jest spoko. I to jest, no, na kilku, jak widzicie, kilku stronach, nie? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć stron o tym. Później, co wiemy o krewetkach, Rafał Maciaszek. No jak zwykle artykuł fajny. Jestem bardzo zadowolony z tego, że osoby takie jakby niezwiązane bezpośrednio z redakcją, powiedzmy goście w magazynie, że potrafią jednak podnieść tę poprzeczkę wysoko i dzięki właśnie takim gościom jak Rafał, jak tutaj Papi później, no ten magazyn jakby staje się bardziej merytoryczny, nie? To jest fajne. Także tutaj co wiemy o krewetkach, Rafał Maciaszek fajnie opisuje.
jak z tymi krewetkami, co jak. Fajnie też nawiązuje do ostatnich zmian, gdzie się zmieniło troszeczkę nazewnictwo tam krewetek. Mamy na przykład Caridine Logemani i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, że to Rafał też tutaj poruszył, że to jest też nie do końca takie, wiecie, oficjalne, nie? Także to jest spoko. Później kolejna część, już trzecia, o budzkach. Też jest dużo tekstu, dużo informacji i sporo zdjęć. To jest to. Później mamy fakty i mity hodowli krewetek Sulawesi. Tutaj kolega Mirosław Karpiński opisuje, jak to się zaczęło u niego Sulawesi. Mamy troszeczkę tekstu i troszeczkę dalej Dalej mamy wywiad Ślimaniaka z Optim ze sklepu Paris Aqua. I powiem wam, że to jest to, na co czekałem od czterech części Ślimaniaka, nie? Bo fajnie, jak jest wywiad i że można troszeczkę poczytać i troszeczkę się dowiedzieć więcej o hodowli danej osoby, o tym, czym się zajmuje, jakie ma hobby, gdzie mieszka, bla, bla, bla. Poprzednie wywiady to były takie, nie wiem, wydaje mi się, że to było po prostu, nie wiem, 5 sekund i wywiad, nie? Z Markusem ostatnio wywiad, 4 linijki, to wiecie, no śmiech na sali. A tutaj naprawdę jest tego sporo i Opti fajnie, fajnie opisuje. Mamy, widzicie, tutaj kolejną stronę mamy wywiad. To jest super, zobaczcie, następna strona także jest wywiad, kontynuacja. Także fajny, ciekawy, długi wywiad. Nie takie, wiecie, króciutkie coś, żeby wrzucić, że o, mamy z Markusem wywiad, nie? To jest wow, nie? A potem kupujecie, a tam jest tyle wywiadu. Także tutaj jest spoko. Podoba mi się. Dalej hodowla akuarminy. Armin tutaj opisuje, jak to się zaczęło z jego hodowlą. Troszkę tekstu, troszkę zdjęć. Spoko. Lecimy dalej. Mój krewetkowy świat, Maciej Szymański. No tutaj Maciej, to jest taki jakby stały rozdział w Szymaniaku. Są opisywane amatorskie hodowle i fajnie, teraz jest Maciej Szymański. To jest w ogóle chyba dobry miesiąc Macieja, bo dopiero co został moderatorem na grupie facebookowej. Teraz jest w gazetce, pewnie w kolejnym magazynie będzie Rafał. Bo też Rafał został moderatorem, więc pewnie też wskoczy do gazetki, nie? Kolejny artykuł, mamy oświetlenie w krewetkarium. Tutaj Armin nam opisuje, co jest co to są lumeny, jaka jest różnica między poszczególnymi lampami, G10, Power LEDy i tak dalej. Tutaj macie to opisane. Następny jest mega artykuł Rafała Papiego z Gdańska. No, pierwszy raz jest w gazetce, ale jak już mówiłem, tak jak i Kumak, tak i Papi, no, podnoszą merytorycznie ten magazyn co najmniej o stopień w górę, nie? Także fajny artykuł o infekcjach bakteryjnych krewetek. To jest to i to by było tyle. Także, jeżeli miałbym podsumować magazyn, to jest to najlepszy magazyn, jaki się pojawił w tym momencie. I fajnie, ale no nie oszukujmy się, poprzednie trzy magazyny były słabe. Ten magazyn jest lepszy. Fajniej się go czytało, ale szybko się go czytało. Pół godziny i magazyn przeczytany. Mimo że artykuły są ciekawsze, ale mimo wszystko jest to troszkę mało tekstu. Widać, że redakcja idzie w kierunku dużo zdjęć, trochę tekstu. A fajnie, jakby było to odwrotnie, nie? Że dużo tekstu, dużo wiedzy, a mniej troszkę zdjęć. No tutaj jest inaczej. I tak bym chciał wam tylko porównać, bo kupuję także magazyn Koral. Magazyn Koral, który jest od lat na rynku i pewnie tutaj no, zdobywali doświadczenie dużo, dużo dłużej, ale chciałbym wam coś pokazać. Magazyn Koral kosztuje 25 zł, Szlimania kosztuje 23 zł. Stron w Szlimaniaku jest 52 strony, w magazynie Koral jest koło chyba 70, 80. 80 stron. Fakt, że reklamy też się pojawiają na stronie Korala, ale chciałbym wam pokazać tylko tą różnicę, nie? Że tekstu
jest naprawdę, naprawdę opór, nie? Naprawdę opór. Są też zdjęcia, oczywiście. Macie zdjęcia, ale na przykład jest jedno duże, gdzie można. Fajnie, ale później zobaczcie, macie troszkę zdjęć, ale macie olbrzymią bazę, jeśli chodzi o merytorykę, tekstu i tak dalej, że kupicie ten magazyn, zapłacicie za magazyn te 25 zł, czyli 2 zł więcej, ale naprawdę no, tekstu, informacji tutaj jest ogrom, nie? Ogrom. I naprawdę można na tym posiedzieć nie pół godziny, tylko parę godzin, żeby sobie to poczytać. Bo naprawdę jest co, nie? Jest co czytać, bo jest dużo po prostu informacji, dużo tekstu. I taką różnicę widzę, że tutaj w Szymaniaku bardziej jest to takie, wiecie, żeby było kilka artykułów, po troszkę, po troszkę, po troszkę, ale żeby były. Są o wiele ciekawsze w tym Szymaniaku niż były w poprzednich te artykuły, ale i tak tego jest mało. Jest mało, no, jest dużo zdjęć, a troszkę tekstu, nie? Fajnie by było, żeby Szymaniak też szedł w tym kierunku. Żeby szedł w kierunku więcej wiedzy, więcej ekskluzywnego tekstu, niż troszkę wiedzy, dużo zdjęć i zapychanie dziur takimi nieraz artykułami, wiecie, no, szczapy, nie? Takimi, żeby coś wrzucić. Ale, żebym nie był, że jestem na nie, Szymaniak 4, naprawdę to już jest coś fajnego i o wiele lepszego, porównując Szymaniaka do poprzednich Szymaniaków. Bo jeżeli porównamy Szymaniaka do innych gazet dostępnych na rynku z dziedziny akwarystyki, no to jeszcze mocno raczkuje, mocno, mocno raczkuje, ale jeżeli mówimy o poprzednich trzech Szlimaniakach, to Szlimaniak 4 faktycznie jest lepszym Szlimaniakiem i tyle. Także to by było z mojej strony tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć.